Dzień dobry. W kolejnym wydaniu informacji witają Państwa Tomasz Kruk i Olivia Miller. Ostatnie tygodnie były dla nas prawdziwym sprawdzianem odporności na medialną krytykę. Bardzo za nią dziękujemy, zarówno w swoim imieniu, jak też Agaty i Krystiana, którzy debiutowali przed kamerami TVG1 miesiąc temu. Mamy nadzieję, że coraz bardziej będziemy się zbliżać do dziennikarskiej perfekcji. A w dzisiejszym wydaniu informacji. Z kamerą w alternatywie. Nauczycielskie święto w gimnazjum numer 1. Rawicz gościł młodych pływaków. Miejski konkurs piosenki angielskiej. Wodociągi dla każdego. Walczymy o salę gimnastyczną. Młodzieżowe Centrum Profilaktyki Alternatywa to miejsce doskonale znane leszczyńskim uczniom. Zwłaszcza z szeregu zajęć rozwijających pasje, również te nietypowe. Dla tych, którzy z pewną rezerwą odnoszą się do organizowanych tam warsztatów, przygotowano dzień otwarty, na którym gościła ekipa naszej telewizji. Znajdujemy się przed alternatywą, gdzie odbywają się dni otwarte. Nie, a lewa podchodzi? Tak, i gra. Raz, dwa, trzy. O, staje się mało. Zajęcia prowadzone w alternatywie to mieszanka szaleństwa i starannie zaplanowanych treści naukowych. Podane w przystępnej formie sprawiają, że nawet osoby początkowo trzymające się z boku szybko łapią właściwy klimat. Nie przeszkadza im nawet nie pierwszej młodości budynek i sąsiedztwo ruchliwej, hałaśliwej ulicy. Widzimy, że młodzież świetnie się bawi. Proszę mi powiedzieć, czy udało się dni otwarte? Tak, dzień otwarty udał nam się świetnie. Jak Państwo widzicie, młodzież świetnie się bawi i integruje. Także mamy nadzieję, że ten pomysł będzie się sprawdzał na przyszłość. Czy są planowane jakieś nowe warsztaty, nowe grupy? Tak, niedługo, to znaczy 5 i 12 listopada, to są wtorki, po południu będą organizowane warsztaty dla chętnych wolontariuszy lub obecnych wolontariuszy. Zapraszamy serdecznie. Jeśli macie ochotę zobaczyć, czym jest wolontariat, na czym to polega, to zapraszamy serdecznie. Jest to na pewno sposób na samorealizację. Możecie pomóc innym i przy okazji nauczyć się czegoś nowego i poznać nowych ludzi. 14 października to radosny dzień dla wszystkich uczniów, gdyż nie odbywają się w nim lekcje. W dodatku mogą przy pomocy scenicznych żartów odrobinę podokuczać belfrom, za którymi czasami nie przepadają. Wszystko to za sprawą Dnia Edukacji Narodowej, święta wszystkich pracowników zatrudnionych w oświacie, z których wielu za swoją owocną pracę otrzymuje nagrody. W doniosłej atmosferze, przy asyście pocztu sztandarowego i dźwiękach szkolnego hymnu, delegacje klas uczestniczyły w ważnym wydarzeniu – ślubowaniu uczniów klas pierwszych. Życzenia owocnej nauki składała im dyrektor Jolanta Andrzejewska. I Was, uczniów gimnazjum nr 1 w Lesznie. Tradycyjnie też wręczono kilkanaście nagród dla pedagogów oraz pracowników obsługi i administracji. W części artystycznej uczniowie dworowali sobie ze szkolnych władz, także na najwyższym szczeblu. Znaleźli jednak też dystans do samych siebie. W końcu to właśnie przez ich rozliczne wpadki i językowe lapsusy nauczyciele po latach mają co wspominać. Komórka. Komórka, proszę pani, jest mała, czarna i bardzo zagracona. Nie! Po prostu nie! Ja wam ustępuję drugi rok już. Jesteście przed egzaminami, a wy się nie uczycie. Po prostu nie. Spychacie biologię na drugi plan. Jedną z wizytówek naszego gimnazjum są sukcesy odnoszone w sporcie, a zwłaszcza w pływaniu. Przez cały rok na kilku wielkopolskich obiektach odbywa się cykl zawodów Ligi Pływackiej.
Tym razem sezon otworzyła impreza w Rawiczu, w której zawodnicy klubu Astromal Akwawit Leszno, rekrutujący się spośród uczniów jedynki, odegrali wiodące role. Znajdujemy się przed pływalnią w Rawiczu, gdzie już za chwilę odbędzie się pierwsza edycja Wielkopolskiej Ligi Pływackiej. Uczestnicy mają do pokonania 450 metrów stylem dowolnym. Kto wygra te zawody, dowiemy się już niedługo. A teraz zapraszamy na krótką relację. Do tegorocznej rywalizacji zgłosiło się 9 klubów. Między innymi uznawana za jednego z faworytów Warta Poznań, a także Wodnik Rawicz i Astromal Akwawit Leszno. Jesteście bardzo zdenerwowani? Bardzo. Tak, myślę, że każdy odczuwa taki stres jak my, bo to 400 kraulem to nie jest lekki styl. Jak długo pływacie? No, niektórzy też z naszego klubu po 7-6 lat, także myślę, że to jest dużo lat. Co Was skłoniło do pływania? Podoba mi się ten sport i chciałem zawsze zostać pływakiem. Nie wiem. Młodzi pływacy rywalizowali na dwóch dystansach, 400 metrów stylem dowolnym oraz wybranym przez siebie stylu na sprinterskim dystansie 50 metrów. Dla większości z nich było to pierwsze poważniejsze przetarcie w nowym sezonie. Jest Pan zadowolony ze startu swoich podopiecznych? No, myślę, że tak. Dopiero początek sezonu, raptem trenujemy 2 miesiące. Akurat dobry start kontrolny, myślę, że powinniśmy być zadowoleni. Myśli Pan, że dali z siebie wszystko? Myślę, że tak. No, moi zawodnicy zawsze dają z siebie wszystko. Zawsze na słupku mam największą tremę, ale gdy tylko słyszę sygnał startowy, trema całkowicie mnie opuszcza, no i wtedy już jakoś się płynie. Jesteś zadowolony ze swojego startu? Z jednego startu tak, na 50 metrów delfinem. Jestem zadowolony, ponieważ pobiłem rekord Leszna o 1/100, ale zawsze. A na 400 kraulem nie udało się tego samego zrobić, ale może być. W czasach olbrzymiego zainteresowania rozmaitymi reality show, które kreują przyszłe gwiazdy w tak wielu dziedzinach, trudno się dziwić, że pierwsze kroki na scenie stawiają już kilkulatki. Część z nich stawia sobie poprzeczkę wysoko, stając przed mikrofonem, by wykonać ulubioną piosenkę w języku obcym. Grono takich małych odważniaków obserwowaliśmy przy okazji eliminacji miejskiego konkursu piosenki anglojęzycznej, który odbył się w naszym gimnazjum. Cześć, jak masz na imię? Norbert Fis. Z jakiej szkoły jesteś? Ze szkoły podstawowej numer 3 w Lesznie. Jaką piosenkę będziesz przedstawiać? You are beautiful, Jamesa Blanta. Długo śpiewasz? No, śpiewać jeszcze na konkursie nie byłem, ale od 6 roku życia lubię śpiewać. A jak się czujesz w piosenkach anglojęzycznych? Bardzo lubię śpiewać po angielsku, bardzo mi się to podoba. W ogóle ta piosenka, nawet po polsku mi się bardzo podoba, ale i tak po angielsku brzmi lepiej i... bardzo to lubię. Dziękuję. Młodzi artyści podchodzili jednak do występów bardzo profesjonalnie, a ich repertuar obejmował największe przeboje ostatnich lat, takich gwiazd muzyki pop, jak na przykład Rihanna. Jak myślisz, jak ci poszło? No mam nadzieję, że dobrze. Widziałam, że tam jedna pani bardzo, bardzo w rytmie muzyki się poruszała. A stresowałaś się bardzo? No tak, ale jak weszłam na scenę, to już mi przeszło. Gdy emocje opadły, w przygotowanym przez organizatorów bufecie jeszcze długo toczyły się zażarte dyskusje. Czy można było zrobić więcej i zaśpiewać lepiej, by zyskać przychylność jury? Zainteresowanie przedmiotami ścisłymi nie jest tym, co młodzi ludzie wpisują w rubryce hobby. Rynek pracy zaczyna się jednak bezlitośnie upominać o fachowców w tej dziedzinie. Stąd też inicjatywa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które otworzyło swoje podwoje dla wszystkich ciekawych zasad działania tajemniczych urządzeń dbających o czystość sieci wodnej Leszna oraz dyskretnie pozbywających się organicznych i nie tylko płynnych odpadów. Znajdujemy się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, gdzie odbywają się dni otwarte.
Wciąż przybywają nowi goście. Zapraszamy na relacje. Skąd pomysł na te dni otwarte? Dni otwarte są organizowane co roku, cyklicznie. Można przyjść czy z ekipą przyjaciół, tak, znajomych, czy z całą rodziną, z dziećmi, dlatego że dzisiaj mamy przygotowane atrakcje zarówno dla tych młodszych, jak i dla tych starszych. Na placu będą jeździły samochód wielofunkcyjny, będzie też można zobaczyć sobie nowy ciągnik, który firma zakupiła, wystawa sprzętu, armatury, kamera do inspekcji kanałów. Ponadto mamy atrakcje dla dzieci, takie jak konkursy rysunkowe. Właśnie stoi taka duża tablica, gdzie dzieci będą mogły rysować, dostawać za to drobne upominki, gadżety firmowe. Będziemy też budować z dziećmi filtr, który będziemy pokazywać, jak uzdatnia się wodę, model takiego filtra. Ponadto taką bardzo dużą atrakcją tego dnia dzisiejszego w cyklu tej imprezy Dni Otwarte jest właśnie laboratorium, w którym w tej chwili się znajdujemy. Organizatorzy przygotowali również wystawę pamiątek i archiwalnych dokumentów stanowiących dziedzictwo firmy. Najmłodsi zwiedzający z pewnym lękiem przyglądali się niewiadomego przeznaczenia urządzeniom. Na szczęście pomocna ręka mamy czy taty zawsze była w pobliżu. Na wypadek, gdyby któryś z małych oglądaczy pogubił się w ekspozycyjnym labiryncie. Proszę mi powiedzieć, jak to jest przejechać się takim wielkim samochodem? No bardzo fajnie, bardzo wygodnie, wszystko widać. Jest zabawa? Jest zabawa, dla dzieci szczególnie. Podobało się? Powiedz tak. Gdyby zapytać przeciętnego ucznia naszej szkoły, czego mu w niej najbardziej brakuje, wielu bez wahania odpowiedziałoby: sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Klasa trzecia F przez ponad 2 lata pracowała nad projektem, którego celem było stworzenie makiety hali sportowej oraz kompletu dokumentacji, w tym także kosztorysu, niezbędnego do jej postawienia. Swoje przemyślenia zaprezentowali na posiedzeniu Komisji Edukacyjnej w Urzędzie Miasta Leszna. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na posiedzeniu Komisji Edukacji. Uczniowie wraz z wychowawczynią Jolantą Skrzypczak spotkali się z prezydentem Tomaszem Malepszym oraz radnymi, by namówić ich do wzięcia pod uwagę przeprowadzenia w niedalekiej przyszłości inwestycji w postaci budowy sali gimnastycznej. I dlaczego nas różni? Dla wspólnego celu jesteśmy w stanie zrobić absolutnie wszystko. Właśnie dlatego my, sportowcy, wpadliśmy na pomysł, aby stworzyć projekt sali gimnastycznej, z której będą korzystać kolejne roczniki gimnazjum nr 1. Bo wstyd, żeby szkoła o takich tradycjach i osiągnięciach... Wskazali na doskonałe wyniki gimnazjalistów jedynki w sporcie, pomimo obiektywnych trudności w uprawianiu wielu dyscyplin. W lidze pływackiej, jak w klasyfikacji generalnej, jako klub... Projekt sali zrobił wrażenie na radnych. Nie wiadomo jednak, czy uda się go zrealizować. Władze miasta od lat twierdzą, że największym problemem jest lokalizacja tego obiektu. Czy młodym ludziom uda się dopiąć swego? Czas pokaże, jednak ich argumenty były bardzo przemyślane. Oby włodarze miasta przy konstruowaniu budżetów na kolejne lata myśleli podobnie. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu informacji. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie z TVG1. Na zakończenie, z pewna taką nieśmiałością, chcieliśmy się jednak pochwalić. Dość nieoczekiwanie, naszymi dziennikarskimi początkami zainteresowały się lokalne media, które w ostatnich dniach odwiedziły nasze studio. Jakby tego było mało, zajrzała do nas również Telewizja Polska z Poznania. Proszę się jednak o nas nie martwić. Uderzenie wody sodowej do głów nam nie grozi. Nadal będziemy skromni, rzetelni i profesjonalni, a wszystko to w informacyjnej służbie środowiska lokalnego. Raz jeszcze dziękujemy i do zobaczenia. Oliwia Miller i Tomasz Kruk. Do widzenia.